Jacek Koga, Fundacja Darma. Dzień dobry. Dzisiaj o tym naszym pierwotnym, podstawowym celu statutowym, który został przyćmiony troszeczkę przez obronność, czyli prywatne posiadanie albo broni i moralne prawo do użycia broni w samoobronie czy obronie osób postronnych zagrożonych nielegalną napaścią. Od momentu powstania Fundacji minęło już 9 lat. Dużo czasu, zwłaszcza współcześnie. Mamy całe pokolenie nowych posiadaczy broni, którzy, co jest dosyć zabawne z mojej perspektywy, pomimo że zrobili broń często po 22 roku, albo po 20 roku, bo to była też taka fala, że ludzie się rzucili do posiadania broni, z przyczyn oczywistych, rok pamiętny 20, który właściwie w pewnym sensie się jeszcze nie skończył, to mamy ten wysyp takich ludzi, którzy de facto z powodów zbliżonych do opinii Fundacji postarali się o pozwolenie na broń, czyli nie z perspektywy hobby, nie z perspektywy, nie wiem, jakiejś pasji, kolekcjonerstwa, tylko de facto z perspektywy potrzeby bezpieczeństwa własnej rodziny. I ci sami ludzie, jak już dostali broń, mają to pozwolenie, to podkreślają rzeczy w stylu: po co nosić broń, gaz będzie równie skuteczny, jak się obronię, to będę sądzony, a nie daj Boże jeszcze skazany. I to wszystko jest prawda, tylko to jest właśnie ten cel statutowy Fundacji, o którym tak długo nie mówiliśmy. Raz, wydawało mi się, że to jest coraz bardziej oczywiste ze względu na sytuację międzynarodową. Dwa, żebyśmy mieli dobre prawo a propos broni w Polsce, najpierw musimy mieć Polskę, a żeby była Polska, musi być obronność. W związku z czym stąd to przesunięcie akcentów w pracy Fundacja Darma. Tak, jak użyjesz broni, możesz zginąć w walce. Tak, jak spróbujesz użyć broni i użyjesz jej skutecznie, możesz niesprawiedliwie być oskarżony o popełnienie morderstwa. Zdarzają się wyroki i takie, chociaż ostatnio na szczęście więcej wyroków jest roztropnych. Tak, broniąc osobę postronną, narażacie się na kłopoty. Natomiast myślenie w stylu nie powinienem mieć ja broni albo ktoś, bo ostatnio tak nagłośniono sprawę sprzed 4 lat, gdzie człowiek został skazany za skuteczne użycie broni w samoobronie. Po co tam brał broń ze sobą i tak dalej? No, jeżeli jest skazany i już jest w domu, z tego co pamiętam, nie dostał bardzo dużej kary, której oczywiście w ogóle nie powinno być, to znaczy, że żyje. I to chyba istotne, prawda? Natomiast rzecz, która jest kluczowa z perspektywy naszej, to jest przypomnienie, że wolny człowiek nie pyta, czy mi wolno, albo co dostanę za karę, albo w nagrodę, bo to są pytania niewolnika i najemnika. Wolny człowiek pyta, co jest godziwe, co jest słuszne, co powinienem zrobić, a nie co mi się opłaca albo co mi wolno. Bronić się można zawsze i to takie zdanie, które też ostatnio widziałem, ktoś był zdziwiony i nie rozumiał sensu. Mam prawo bronić siebie, ale mam obowiązek bronić tych, którzy są pod moją opieką. I powinienem bronić tych, którzy pod moją opieką nie są, a oczekują mojej opieki. To już jest dodanie, powiedzmy, na wyższym poziomie, jak ktoś nie chce być trzecim stanem, tylko drugim. Patrząc na ten stereotypowy podział kojarzony ze średniowieczem chrześcijaństwem, natomiast de facto każda kultura, każda cywilizacja musi mieć kapłanów, musi mieć wojowników i musi mieć trzeci stan. W Polsce dzisiaj mamy kapłanów, psycholodzy i psychiatrzy. Nie mamy wojowników, mamy ludzi na etacie i którzy są tłamszeni w sobie i jakby kapłani, do których powiedzmy można doliczyć pewnie współczesnych polityków, demagogów, niszczą stan drugi, bo się go boją i jesteśmy oduczani myślenia o tym, że powinniśmy być stanem drugim, natomiast żadne społeczeństwo nie będzie w stanie przetrwać, jeżeli nie będzie miało tej grupy wojowników, nie kasty, to jest bardzo ważne, a stanu, który będzie gotów oddawać życie nie tylko w obronie siebie i własnej rodziny, ale również w obronie innych. To jest kluczowe dla przetrwania społeczeństwa, to jest kluczowe dla przetrwania cywilizacji. Dlatego mamy zalew barbarzyństwa, bo ta
introdukowana nam sztucznie kasta kapłańska, czyli psycholodzy, psychiatrzy i demagodzy polityczni, którzy sobie uzurpują władzę kapłańską w ramach religii humanistyczno-demokratycznej, odbierają drugi stan jako zagrożenie dla siebie samych w sposób naturalny i oczywisty, jeżeli ktoś patrzył na tą ulotkę z Wielkiej Brytanii, czy masz myśli, żeby nosić nóż, albo ktoś z twojej rodziny, warto ją przeczytać. To jest stan umysłu, dlatego Anglii już nie ma, dlatego Anglicy się cieszą i tańczą z radości, że jedna rada miasta w całym królestwie pozwoliła sobie na wywieszenie dużej flagi angielskiej, to akurat w Nottingham. I tańczą z tego powodu i próbują udawać, że merem Londynu nie jest osoba, która jest, premierem Anglii i Wielkiej Brytanii nie jest osoba, która jest i premierem Szkocji nie jest osoba, która jest. My jeszcze mamy szanse, coraz mniejsze, ale mamy jako naród, żeby nie pójść drogą Francji, nie pójść drogą Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch czy Niemiec, czy Austrii, w której ponad połowa uczniów szkół podstawowych w domu nie mówi po niemiecku. Ale żeby to było możliwe, to ważniejsze nawet od zatrzymania imigracji, której niestety nie bardzo możemy zatrzymać, czy chcemy, czy nie. Możemy nią sterować, ale zatrzymać się pewnie nie da. Jeszcze ważniejsze od tego jest właśnie to, żebyśmy mieli przywrócony stan rycerski, czyli ludzi, którzy zawsze i wszędzie będą gotowi, bez względu na konsekwencje, bronić osoby zagrożonej nielegalną napaścią, bez względu na to, jaki będzie skutek dla ich zdrowia, tak? I do tego właśnie zachęcamy. Nie myślcie ekonomicznie, nie myślcie w ten sposób, bo w ten sposób są niezbędne osoby w społeczeństwie, które tak myślą. To jest potrzebny stan. Natomiast drugi stan jest niezbędny, bo raz, nie zawsze szacujemy sytuację prawidłowo. W związku z czym nawet jak szacujemy, że nam się nie uda, to może nam się udać. A po drugie, teksty w stylu, a propos tej sprawy sprzed 4 lat, że o, jakby nie użył broni, to by nie miał teraz kłopotów. Może by nie miał, bo już by nie żył. Ale proszę sobie spojrzeć na to z takiej perspektywy. Załóżmy, że to nie, na niego z nożem napastnik szedł, tylko potencjalny gwałciciel na jego nastoletnią córkę. To wtedy też miał nie wyjąć broni, bo ryzyko będzie, że będzie sądzony. Ludzie, no zastanówcie się, w którym miejscu jesteście i czy rzeczywiście chcecie żyć w takim społeczeństwie, w którym każdy patrzy krótkowzrocznie, wyłącznie z perspektywy własnego interesu. Nie, jeżeli byśmy patrzyli z perspektywy własnego interesu, to jest mnóstwo zwykłych zawodów w Polsce, których na dobrą sprawę się nie opłaca wykonywać, bo pensja jest słaba, ryzyko jest duże, poświęcenie jest spore, też psychiczne. I można by powiedzieć, że po prostu nie warto. Ale jednak społeczeństwo istnieje właśnie dlatego, że mamy strażaków, mamy ratowników, mamy wiele innych osób, które w tej chwili mi do głowy nie przychodzą, które mimo wszystko robią swoją służbę, również w sytuacji bezpośredniego zagrożenia własnego życia. Chcemy, żeby była Polska. Po pierwsze, miejmy dzieci, a po drugie, miejmy gotowość obrony tych dzieci, nie tylko swoich zresztą, po to, żebyśmy mieli przyszłość, po to, żeby pokazać następnemu pokoleniu, że a choćbym i miał się porwać na tysiące, to się porwę, cytując Kmicica. I nie chodzi o to, żeby państwo miało takie nastawienie, ale obrońcy państwa, czyli ten drugi stan, rycerstwo, jest niezbędny. Tak? Tacy ludzie muszą istnieć i to jest oczywiste. I tutaj dwa takie przykłady, które bez przerwy podaję. Pierwszy to jest odwrót nad Berezynem, 1812 rok. Dwóch polskich oficerów sztabowych, przechodząc przez most, który był przez bagna zrobiony, co chwilę zrywany przez rosyjską artylerię, po pas w lodowej, pokrytej krami w wodzie, byli saperzy, którzy odbudowywali ten most. I jeden do drugiego z tych oficerów mówi: zobacz, jakie poświęcenie tego francuskiego sapera, przecież wiadomo, że on jutro żyć nie będzie. A na to się saper odzywa, bo się okazało, że był Polakiem. Tak, ale tu o całą armię chodzi. I drugi przykład z wojny polsko-bolszewickiej, z tej fazy w lipcu, kiedy się wycofywaliśmy z dosyć dużą prędkością, bez przerwy, przez całą dzisiejszą Białoruś, Podlasie i Mazowsze. Kiedy to jedna bateria artylerii konnej odprzodkowywała się w miejscu, gdzie już nie było żadnego szwadronu, który by ich zabezpieczał.
wszyscy zwiewali, a ta bateria się odprzodkowywała i otwierała ogień na wprost do kawalerii pewnie trzeciego korpusu Gaja. I ktoś ostatni, kto ich mijał, jakiś tam podporucznik kawalerii, mówi do nich: panowie, to może, a kto was osłoni? A ten oficer tej baterii mówi: człowieku, w wojskowych słowach, tak, idź stąd, zwiewaj, nie? Jeśli ktoś musi zostać, żeby reszta mogła się wycofać. I teraz proszę mi wytłumaczyć, jak z tych ludzi nastawionych na opłacalność mamy stworzyć takie archetypy, które są niezbędne do wygrania bitwy, tak? Bo nawet jeśli spojrzymy na obronę Bachmutu i zdobywanie Bachmutu, po obu stronach byli ludzie, którzy wiedzieli, że nie przeżyją. Ale jeśli ma być jakakolwiek szansa, że zadanie będzie wykonane, to oni muszą ponieść ofiarę. I nie trzeba być... Nie tylko podczas wojny będziemy w takich sytuacjach, nie tylko w razie obrony koniecznej, to może być równoznaczne, na szczęście, że rzadko zdarza, tak? Ale może być tak, że da się wyrzucić dziewczynkę spod samochodu, jak ją wypchniemy albo wyrzucimy, ale to z praw fizyki wynika, że to się nie da zrobić, ratując własne życie. Trzeba stanąć w miejscu, w którym ona stała, żeby ją wyrzucić, tak? Żeby ona przeżyła. Dlatego jeżeli mamy być prawdziwymi mężczyznami, jeżeli ma oprzeć się na nas społeczeństwo jak na fundamencie, na którym będą stały piękne kolumny matek naszych dzieci, to musimy być gotowi na to, żeby gryźć ziemię. Jeżeli nie jesteś na to gotowy w imię swoich dzieci, jeżeli nie jesteś na to gotowy w imię swojej żony, jeżeli nie jesteś na to gotowy dla osób postronnych, których jedyną nadzieją możesz być w czasie zwykłego napadu, niekoniecznie w czasie wojny, to znaczy, że jesteś egoistą. Możesz być z tego dumny, ale pytanie, czy warto. Umrzeć i tak umrzesz, pewnie w smrodzie, w strachu i bólu. Czasami warto zaryzykować własne życie, żeby można było powiedzieć, że nie tylko było warto umrzeć, ale też było warto żyć. Jak mawiają Włosi, lepiej być jeden dzień lwem niż 100 lat owcą. Jacek Hoga, pozdrawiam, zachęcam wszystkich do noszenia broni, czy to będzie broń na pozwolenie, czy to będzie broń bez pozwolenia, do zdobywania i utrzymywania zdolności do używania tej broni, a przede wszystkim pierwszy punkt nastawienia woli, zmiany swojego nastawienia woli. Jesteśmy wolnymi ludźmi, możemy wymusić na sobie zmianę nastawienia woli, tak żeby być gotowi do ofiarności dla bliskich, do ofiarności dla społeczeństwa. Tylko w ten sposób możemy zbudować, tak jak mawiają narodowcy, sam nim nie jestem, wielką Polskę. Pozdrawiam, Jacek Hoga, do usłyszenia.